Wasz szpieg z krainy kwitnącego makaronu. Dzisiaj znowu jestem we Florencji i znowu będę Wam pokazywać różne ciekawe miejsca. Tym razem nie to. Santa Maria Novella. Nie. Dzisiaj idziemy do Palazzo Pitti. Obiecywałam Wam swego czasu Palazzo Pitti i dzisiaj jest okazja. To co? Zapraszam ze mną. Od stacji kolejowej do Palazzo Pitti jest bardzo ładny kawałek na piechotę i właśnie na piechotę uwielbiam pokonywać tę trasę, bo po drodze są same ciekawe rzeczy. Rzeka Arno. Most Świętej Trójcy. Wszyscy z uporem maniaka chodzą na Ponte Vecchio, czyli oto ślicznie tutaj. A ja sobie przyszłam tu, żeby można było obejrzeć porządnie właśnie Ponte Vecchio. Jest na czym oczko zawiesić, ptaszki fruwają, proszę. Rzeka nawet mało zabrudzona. Na ogół ma kolor taki, o jak ten dom tutaj obok, ten taki żółtawo-sraczkowaty. A dzisiaj ma kolor zielony. Optymistycznie. Te takie oczywiście tłumy. A na moście, w którym ja jestem, też trochę ludzi, ale nie aż tyle. Mówiłam, że po drodze są same atrakcje. Takie też. Małe słodkie co nieco po drodze do głównych zabytków. Zobaczcie, szare lody. To nie macie żadnych zwidów, to są szare lody. Pozazdrościcie mi. Zobaczcie, jaki apetyczny. To jest kremowy smak i kawowy. Moje ulubione. We Florencji moim gościom często zalecam unosić głowy do góry, bo można coś ciekawego zobaczyć. O, orzeł zgubił, stracił łeb. No i wreszcie powoli docieramy do Piazza de Pitti. Poznajemy, prawda? Palazzo Pitti. Budynek został zaprojektowany i zbudowany przez pana, który się nazywał Luca Fancelli. I był to uczeń i współpracownik Brunelleschiego. Tak, tego Brunelleschiego, tego od kopuły na katedrze we Florencji. Podobno pierwszy projekt wykonał sam Brunelleschi dla rodziny Pitti. I odbyło się to mniej więcej w roku 1450. Dzisiaj bryła budynku Palazzo Pitti jest przeogromna. Zobaczcie, jak ona wyglądała w dawnych czasach. Prawda, że jest różnica? No właśnie. A pan po prawej stronie w kietce i plażowych klapkach to właśnie Luca Pitti, bankier i przedstawiciel jednego z trzech najbogatszych rodów ówczesnej Florencji. No ale do czasu, bo przyszła kryska na matyska. Pan splajtował, no i przestał być tak obrzydliwie bogaty. Tu co prawda to domek jest jeszcze stosunkowo mały, ale i tak już nie mógł sobie na niego pozwolić. Musiał się go pozbyć i sprzedać jednemu ze swoich chyba największych wrogów, Medyceuszom. I na dodatek baba sobie to kupiła. Eleonora di Toledo.
żona Kosmy I Medycyjskiego, za swoje wiano, za zawrotną sumę 8000 skudów. Pani Eleonora, jako żona wielkiego księcia toskańskiego, na braki w kasie nie narzekała. I dlatego mogła sobie kupić taki domek. A kupiła sobie go tylko i wyłącznie dlatego, że z tyłu był ogródek. Mały jak na owe czasy, ale niczego sobie. Od razu rozpoczęła rozbudowę i renowację. Jedną z pierwszych prac przy rozbudowie był ten szeroki podjazd, co tutaj się znajduje przed tym budynkiem, oraz wewnętrzny dziedziniec zaprojektowany przez architekta, który się nazywał Ammannati. To ten sam, co zaprojektował fontannę Neptuna przy Palazzo Vecchio. Architekt Ammannati swoje projekty wykonał w manieryzmie. To jest taki kierunek w architekturze. Jak upatrzycie na te półkolumny okalające okna na kolejnych piętrach budynków, to zobaczycie, że kapitele są wybitnie klasyczne, czyli po kolei porządek dorycki na parterze, joński na pierwszym piętrze i koryński na samej górze. Ale jak się przypatrzycie tym kolumnom, to zobaczycie, że część z nich jest ozdobiona takimi okrągłymi pierścieniami, a te pośrodku na środkowym piętrze takimi prostokątnymi kostkami jakby, czy coś takiego. One nie są gładkie, w takie pionowe rowki, jak te klasyczne kolumny. O, to właśnie jest ten architekt Bartolomeo Ammannati. Dobra, dosyć tych architektonicznych bajek. Wchodzimy do środka. O, temu panu coś się stało. I nie tylko jemu jednemu. Nie wiem, czy to tak dla jaj, ale pan pilnujący w muzeum, akurat w tej sali, powiedział, że Eleonora kazała wszystkim męskim posągom zrobić taką krzywdę. A to okazały kandelabr jako zapowiedź tego, co zobaczymy za chwilę. O, niech się Luwry schowają. Prawda, że robi wrażenie? No właśnie, to się nazywa Sala Biała. I kiedyś tutaj były organizowane pokazy mody Pitti Immagine, męskiej i dziecięcej mody. Od 1952 roku przez około 10 lat, a potem to się wszystko wyniosło do Forteca da Basso, gdzie do tej pory się to odbywa, ta impreza, i pozostała tylko nazwa Pitti Immagine. Tu jest taka sala zielona, przejściowa, ale najważniejszym elementem jest właśnie widok z okna na ogrody Boboli. O nich opowiem kiedy indziej w innym filmie. Tu stąd tego nie widać, ale za tą fontanną, która jest pośrodku, znajduje się jedyny oryginalny obelisk przywieziony bezpośrednio z Egiptu, z Luksoru. To jest tak zwany stół muz, który jest zrobiony techniką commesso, czyli intarsją. Poszczególne fragmenty dzieła są wykrawane z twardych skał i odpowiednio do siebie dopasowywane, tak by idealnie się ze sobą składały. Potem to wszystko razem jest polerowane. Skały były przywożone do Florencji z całego świata, cięte na cienkie płyty i potem z nich wykrawano fragmenty tego dzieła. Dzisiaj we Florencji pozostało tylko 5 zakładów, które wykrawają takie dzieła i kosztuje to jakieś kosmiczne pieniądze. Tu w Palazzo Pitti jest tego więcej. Będę pokazywać wszystkie, które były, bo mi się to strasznie podoba. No i wreszcie wchodzimy do sal. Zobaczcie, jaki przepych. Ile wszystkiego się tutaj znajduje na ścianach, na sufitach, jakie to wszystko jest przeładowane dziełami sztuki. Muzeum Palazzo Pitti jest właściwie bardzo trudne do opowiedzenia, bo tak jak na przykład Uffizi, tam jest wszystko od średniowiecza, renesans, aż do czasów współczesnych. Natomiast tutaj jest wszystko, zobaczcie, tak naćkane, całe ściany, sufit też jest freskami pomalowany, ale tutaj całe ściany są wypełnione obrazami. Zobaczcie, przecież tu nie ma odrobiny wolnej przestrzeni. 10 cm obraz, 10 cm obraz. Zwróćcie też uwagę na ilość tych
okrągłych obrazów, o których opowiadałam przy okazji zwiedzania Uffizi. Właśnie się okazuje, że to był bardzo popularny rodzaj, nie wiem, wypowiedzi malarskiej. Stolik intarsjowany, tym razem geometrycznie. A tu ewenement, łazienka. Została ona zbudowana specjalnie na przyjazd siostry Napoleona. Ta siostra Napoleona miała przyjechać do Florencji, ale w końcu nie przyjechała, a łazienka została. I jedna łazienka świadczy o tym, ile ci ludzie mieli kasy. Kto w owych czasach miewał łazienkę? Nocnik się miało porcelanowy albo blaszany, albo za krzaczek się gdzieś szło, ogród był z tyłu duży. No nie, oni mieli łazienkę. I kolejne sale. Ta akurat z dziełami Caravaggia, który lubował się w takich dosyć ciemnych tłach obrazu. No i najbardziej znany obraz w tej sali, śpiący amorek czy chłopczyk, taki ze skrzydełkami. Kolejny intarsjowany stolik i oryginalna posadzka jeszcze za czasów medycejskich. To, co do tej pory oglądaliśmy, to były prywatne apartamenty pary książęcej. Natomiast teraz przenosimy się powoli, o właśnie stąd, do pomieszczeń reprezentacyjnych, gdzie książę i księżna przyjmowali gości czy oficjalne delegacje. Te sale są dużo większe i są jeszcze z jeszcze większym przepychem wyposażone. No bo miały robić wrażenie na tych wszystkich delegacjach, że z byle kim nie rozmawiają. I kolejny przepiękny stolik, krzesło już mniej. Tu jest jeden obraz, o którym chcę opowiedzieć trochę więcej. Zobaczcie na suknię tej pani. Ona ma taką suknię w stylu imperialnym, czy odcinaną pod biustem, ale zwróćcie uwagę na rękawy. Rękawy są odpinane. A dlaczego odpinane? No bo w całej takiej wielkiej, eleganckiej kreacji najszybciej się zużywały, bo się nimi zawsze gdzieś tam szorowało po stole czy po innych rzeczach. I były najczęściej wymieniane. Stąd w Toskanii istnieje powiedzenie un altro paio di maniche, inna para rękawów. Coś, co dotyczy zupełnie czego innego niż akurat omawiany temat. Coś takiego jak nasze powiedzenie, a to inna para kaloszy, czy coś zupełnie z innej beczki. Zobaczcie, jaka amfilada sal, ile tam jest jeszcze sal i wszystkie tak bogato wyposażone i urządzone. I jak mówię wszystkie, to naprawdę wszystkie, zobaczcie. A w każdej jednej sali obraz koło obrazu, naprawdę, oczopląsu można dostać. I żaden sufit nie jest gładki i normalny. A oto Raffaello i jego autoportret. Wygląda prawie jak zdjęcie do legitymacji albo do dowodu.
Ten obraz przedtem znajdował się w korytarzu Vasariego, gdzie była największa we Włoszech kolekcja autoportretów sławnych malarzy od średniowiecza do czasów nam współczesnych. W sumie około 700 obrazów i to był taki przekrój od średniowiecza aż do Chagalla. A to obraz Rafaella, zlecony mu przez Medyceuszów, Madonna pod baldachimem. Miał ten obraz zawisnąć w Palazzo Vecchio czy w Villa di Castello. I widać, że to jest dzieło niedokończone. Tu po prawej stronie widać właśnie tak brakujące kolory. Najwyraźniej Raffaello dostał jakieś ważniejsze zlecenie, chociaż nie wiem, co mogło być ważniejsze niż Wielki Książę Toskański. No i porzucił pracę niedokończoną, chociaż na ogół wiadomo, że Raffaellowi bardzo zależało na idealnym odwzorowaniu wszelkich zagięć tkanin, które malował. Galeria Palazzo Pitti chyba od zawsze służyła też jako miejsce badań i studiów nad dziełami wybitnych mistrzów. I tu mamy tego dowód. W całej galerii znajduje się kilkanaście obrazów, które są powieszone właściwie na zawiasach, tak aby można było zajrzeć i na tylnią część obrazu i przeprowadzić te jakieś badania. Moją uwagę zwróciły również te zdobienia na ścianach. To jest wszystko malowane, to nie jest rzeźbione. Chociaż kiedy patrzy się na to z odpowiedniej odległości, wygląda jakby było naprawdę rzeźbione. Nie macie już wrażenia przesytu i nadmiaru malowideł, fresków, obrazów, rzeźb, płaskorzeźb, wszystkiego. Bo ja mam naprawdę ciężko spamiętać, co się już widziało, a co jest jeszcze trochę jakby nowe. Kolejny, zobaczcie, jaki przepiękny, plastyczny stół z intarsją. I kolejny. No zobaczcie, czy to nie jest niesamowite. Specjalnie tak macham tutaj tym telefonem, żeby zobaczyć, czy mi się uda podpatrzyć, gdzie one są, gdzie widać te złączenia takie. Tu jest napisane, że nie wolno dotykać, ale ja bym chętnie to pomacała, żeby wyczuć palcami, gdzie to jest połączone. Po środku tego fresku na suficie, o tu mamy właśnie, to jest tarcza właśnie z herbem Medyceuszów. A tu ciekawostka, sama rama. Zazwyczaj tak robią, kiedy obraz jest albo w renowacji, albo gdzieś na wystawie. I wtedy sam obraz zmienia miejsce pobytu, a rama zostaje, że niby też można ją podziwiać. I kolejny intarsjowany stolik. A to jest sala poczekalni, gdzie
wszystkie te delegacje, które przychodziły do Wielkiego Księcia, musiały poczekać. A tu ciekawostka. Taka prostokątna szczelina, przez którą Wielki Książę Toskański obserwował przybyłych, jak oni się zachowują. Podejrzewam, że również podsłuchiwał. A tu już ich oficjalnie wysłuchiwał. Selfiaczka w historycznym lustrze musiałam sobie strzelić. A oto sala portretowa. Tu są sportretowani członkowie rodziny Medyceuszów. I prywatna kapliczka medycejska. No i jak tu nie sfotografować takich ładnych obrazów? Po natłoku wrażeń kulturalnych musiałam troszeczkę ostajeć na dziedzińcu. Dojść do siebie i wrócić do rzeczywistości. Ten uspokajający szum wody to fontanna na tyłach dziedzińca. I właśnie o tak ona wygląda. Zupełnie jakby mi było mało doznań estetycznych do tej pory. No właśnie. Przy Uffizi wydawało mi się, że przedawkowałam kulturę. Sami ocencie, gdzie jest więcej fajnych rzeczy do obejrzenia. Ja tu odpadłam definitywnie, jest niesamowicie i słuchajcie, polecam zdecydowanie. Uffizi też można, bo są bardziej znane, bo... Ale Palazzo Pitti, przyjdźcie, zobaczcie i naprawdę szczena opada. Polecam z całego serca, bo naprawdę jest na czym oczko zawieść. Z Palazzo Pitti nadawał Wasz szpieg z krainy kwitnącego makaronu. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Zalajkujcie tutaj film, jak się Wam podobał. I zapraszam na następne, bo będą jeszcze fajniejsze. Zapraszam serdecznie i do następnego. Ciao, ciao! Terra d'amore, l'umore chiuso.